Juvenalia. Dni zabawy organizowane przez studentów dla studentów od wieków stanowią tradycję wpisaną w kalendarz miast akademickich. Dobrze się bawić, to jest najważniejsze, no, czegoś więcej mam oczekiwać. No. Będą znajomi, będzie impreza, będzie fajnie, przyjemnie, o to chodzi w Juvenaliach, bawić się na całego. Spektakularnym punktem studenckiego świętowania jest barwny korowód maszerujący ulicami miasta. W tym roku zorganizowali go studenci Politechniki Wrocławskiej. Impreza jest organizowana na kilka tysięcy osób, zapewniamy całą ochronę, zabezpieczenie medyczne, więc logistycznie jest to bardzo ciężkie przedsięwzięcie. W dniu przemarszu na dziedzińcu charakterystycznego Serowca, należącego do Politechniki, już od rana gromadzili się studenci wrocławskich uczelni. Ja jestem przybrany za kapitana pierwszej dywizji Gotik 13, to jest takie anime, Bleach, po prostu jestem japońskim bogiem śmierci, o, tak w skrócie. Ja jestem strasznie szalony. Przebrałem się za krowę, strasznie szalone przebranie. Za oczywiście żeńską krowę, w sensie nie jestem bykiem, tylko jestem po prostu taką krową. Jestem woźną z naszego wydziału, niestety nie chciałbym im panie pożyczyć mopa i no cóż, nie mam. Barwne stroje, dobry nastrój, zabawa. Jednym słowem, święto młodości. Studenci idą, śpiewają swoje uczelniane przyśpiewki, razem bawią się, pokazują miastu, że jest ich naprawdę dużo. Ale przede wszystkim dobrze się bawią. Informacje o wszystkich imprezach w ramach tegorocznego Święta Studentów na www.juvenalia.org.